Dzień dobry, kochani. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, wybrałem się sobie na adorację. Jestem teraz w drodze na adorację. Słoneczko praży pięknie, świeci, oświetla, ociepla. Człowiek czuje się radosny. Idę do Jezusa na Świętym Sakramencie. Na adorację posiedzę z Nim. Bo przybywać, no, kto nie lubi przybywać z Bogiem, prawda? Ze swoim własnym Ojcem. Ale dobra, kochani, jedziemy. Przechodząc obok sklepu dzisiaj, przed chwilą dokładnie. Tutaj takie dobre miejsce między garażami, że mogę coś nagrać akurat, bo żeby tylko nie wymyskło mi się to z głowy, bo to bardzo ważne moim zdaniem jest, nie? Że przechodząc obok sklepu spożywczego, tak z kilku metrów, zauważyłem mamę z dzieckiem. Tam mama coś grzebała, tam coś w jakiejś reklamówce, nie? I słyszałem z oddali płacz dziecka, dziecko płakało, nie? I gdy zbliżałem się coraz bliżej do tego wózeczka, nie, to zobaczyłem, że mama wyciąga coś i mówi: już mamusia daje bułeczkę, już mamusia daje bułeczkę. I dała bułeczkę dla tego malutkiego dziecka i to dziecko automatycznie przestało płakać. I od razu bang, taka lampka mi się zapaliła zielona, takie światło. Tej właśnie, Eucharystia, nie, że bułeczka. Bułeczka od razu mi się skojarzyła z Eucharystią, nie, że... Zobaczcie, że czasami my w życiu, nie, płaczemy, coś chcemy ciągle coś chcemy, ciągle nie możemy się nasycić, nie możemy być jakoś tak nasyceni, czymkolwiek z tego świata czerpiemy. Jeżeli jesteśmy z dala od Eucharystii, jeżeli jesteśmy z dala od Jezusa Eucharystycznego, żywego, obecnego, kochani, który wszystko może, którego przyjmujemy do swojego wnętrza, do swojego serca, do swojej duszy, On nas przenika. To jest lipa, jeżeli go nie mamy. Jest kaszanka, kochani. Życie nam się sypie, ciągle płaczemy, jak to małe dziecko właśnie. Ten taki wewnętrzny człowiek w nas ciągle płacze, mi się wydaje. Jeżeli nie mamy tak naprawdę jakby kulminacyjnego takiego daru w sobie. To jest najwspanialszy dar, kochani, na świecie. Eucharystia. Jezus zobaczył, ustanowił ostatnią wieczerzę i do dziś ta wieczerza trwa. Ciągle karmimy się Jego świętym ciałem. To jest niesamowite, kochani, taka bułeczka, no. I kochani, od razu pomyślałem, że dziecko przestało płakać. I tak samo my, jeżeli my nie spowiadamy się, nie żyjemy Słowem Bożym, nie żyjemy z Jezusem Eucharystycznym w sobie, jeżeli Go nie przyjmujemy regularnie, to będziemy ciągle płakać, ciągle ten wewnętrzny człowiek będzie płakał. I nic go nie nasyci tak naprawdę, nic. Żadne zakupy, żadne drogie ciuchy, żadna biżuteria, żadne futra z norek, żadne jakieś najdroższe samochody, żadne wille, nic go nie nasyci. Nic, bo jeżeli Jezus jest pokarmem eucharystycznym, Jezus, rozumiecie to? Żywy Jezus, który zmartwychwstał, święty, który wszystko może. I to jest piękne, kochani, że zostawił nam z siebie samego, że możemy przyjść na Eucharystię, wsłuchiwać się w Słowo Boże i przyjąć Go później z czystym sercem, jeżeli się spowiadamy regularnie, dbamy o czystość sumienia. Dbamy, prosimy Go każdego dnia. Jezus, twórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha Twojego, Panie. I to jest, kochani, cudowne. Słoneczko praży, pięknie jest, naprawdę cieplutko. Myślę sobie, nagram tylko refleksję. Naprawdę, no, jeżeli nie będziemy przystępować do stołu Pańskiego, jeżeli sam, kochani, Jezus powiedział dla nas, że ja jestem chlebem żywym, ja jestem życiem, ja jestem drogą, prawdą i życiem, kto we mnie wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Kto nie spożywa tego pokarmu, nie ma w sobie życia, mówi Jezus. I to jest cudowne, kochani, że zostawił nam siebie samego w tym opłatku chleba. I od razu pomyślałem tak, że płakałem tyle w życiu, tyle płakałem tak wewnętrznie, tak w cudzysłowie, w życiu płakałem tyle, nic nie zaspokojało, nic, żadne pijaństwa, żadne melanże, żadne narkotyki, żadne jakieś cokolwiek. Nic nie mogło jakby zapełnić mojego serca, żebym był spokojny. Spokojny i pełen miłości. Tylko ciągle jakieś rozdrażnienia były, ciągle jakieś wszystko, jakieś złość, nienawiść, ciągle jakieś ucieczki w coś, aby tylko zapchać to serce czym innym, nie Bogiem. A jeżeli Bogiem człowiek zapełni serce, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, mówi święty Augustyn, kochani. Płaczemy, bo nie mamy tej bułeczki, nie mamy chleba życia wiecznego, kochani. Taka refleksja, naprawdę, uwierzcie mi, spowiedź dalej, wiele spowiedź święta, regularna spowiedź, spowiadać się, oczyszczać siebie, żyć Bożym Słowem na co dzień, z Jezusem, kochani, On żyje, naprawdę zmartwychwstał. Idę właśnie do Niego czym prędzej, idę, normalnie będę się wpatrywał w hostię, w Jego żywego, On jest obecny w tej hostii, kochani. On jest obecny, żywy, życie, to jest życie, nasze życie, nasz Bóg, kochany Ojciec, każdego z nas, nie ma podziałów, Jezus jest jeden, Matka Boża jest jedna. Oni są naszymi rodzicami takimi, którzy nas... Pragną nas zbawić, pomagać nam. Matka Boża mówi, odmawiajcie codziennie różaniec. Siostra Lucja z Fatimy mówi, nie ma takiego problemu, kochani, którego nie można by było rozwiązać za pomocą różańca świętego.
Jezus zostawia nam Eucharystię, spowiedź, sakramenty, kochani, no. Jak to Go nie kochać? Jak to Go nie kochać, kochani? Prośmy, prośmy, prośmy naprawdę Jezusa, żeby stwarzał w nas serca czyste, żebyśmy zawsze tęsknili za tym chlebem życia, za żywym chlebem, który dajesz Ci wieczne, kochani. Trzymajcie się, nie płaczmy, tylko przyjdźmy po bułeczkę. Amen. Ściskam Was mocno. Pa, pa, z Bogiem.